Proszę księdza arcybiskupa, czas przygotowania do świąt zesłania Ducha Świętego, do Zielonych Świąt, okres paschalny, to czas wytężonej pracy dla księży biskupów, kiedy jest kumulacja bierzmowań. Księża biskupi jeżdżą, udzielają tego sakramentu. Czym jest tak naprawdę sakrament bierzmowania? Kiedy został ustanowiony i kto go ustanowił? Znaczy, wszystkie sakramenty wiążemy intencjonalnie z Panem Jezusem, choć wiadomo, że to niekoniecznie musi być tak, że On wprost określił formę i słowa przewidziane dla tego sakramentu. Mogli to uczynić apostołowie, którzy byli blisko Jego intencji, zamiarów i działań. Najprościej byłoby powiedzieć, że sakrament bierzmowania jest w życiu każdego ucznia Chrystusowego pięćdziesiątnicą. I w tym sensie jest otwarciem na takie działanie Ducha Świętego, który prowadzi nas do pełni prawdy, do pełni uczniostwa. Jest takim wydarzeniem, bez którego Pan Jezus mówi, lepiej się nie ruszać. Kiedy mówi do apostołów, że przy swoim w niebo wstąpieniu, że owszem, zleca im misję, ale wyraźnie mówi, zostańcie w mieście, dokąd nie zostaniecie umocnieni mocą z wysoka. Dopiero wtedy mogą tę misję podjąć, żeby ją w sposób właściwy wypełnić. Tu widzę też od razu, że z tym sakramentem bierzmowania właśnie jest związana misja. O ile chrzest zwłaszcza jest takim sakramentem bardzo skierowanym na człowieka, jest sakramentem, który go czyni w pełni dzieckiem Boga, który kładzie w nim grzech pierworodny, który człowieka czyni kapłanem, prorokiem, królem itd. To bierzmowanie jest sakramentem, który kieruje nas poza siebie. Tak? Z tym właśnie jest związane jakieś posłanie, jakaś misja w świecie. Dobrze widać to w dziejach apostolskich. Jest wiele takich fragmentów dzieje, gdzie apostołowie tę świadomość potwierdzają, przekazują w swoim działaniu, począwszy od na przykład wydarzenia przekazania wiary w Samarii, gdzie wiarę faktycznie zanosi Filip, jeden z siedmiu, człowiek o ogromnym charyzmacie, o wielkiej mocy przepowiadania, też ponieważ diakon jest znakiem miłości, jest kimś, kto przynosi doświadczenie miłosierdzia ludziom zamieszkującym Samarię. Ale kiedy Samaria przyjęła wiarę, to wtedy jest mowa o tym, że Kościół w Jerozolimie wysłał apostołów Piotra i Jana, a ci wkładając ręce na głowę Samarytan przekazywali im Ducha Świętego. To jest właśnie ten moment wyraźnie pokazany udzielania sakramentu bierzmowania i takich fragmentów moglibyśmy w dziejach apostolskich pokazać kilka. Bez tego nie ma otwartej przestrzeni na dojrzałe uczniostwo. Tak? Paweł spotyka w czasie swoich wypraw misyjnych uczniów, którzy przyjęli chrzest, ale tylko chrzest w imię Jezusa. I pyta ich, czy otrzymali Ducha Świętego. Oni mówią, nawet nie wiedzieliśmy, że istnieje Duch Święty. To pewnie nie chodzi o to, że faktycznie nie wiedzieli, natomiast, że nie mieli doświadczenia życia w Duchu, nie mieli doświadczenia życia poddanego Duchowi w sposób świadomy. I wtedy się modlił, wkładał na nich ręce, oni otrzymali Ducha Świętego. Ta pięćdziesiątnica jest czymś ważnym w życiu każdego. Tekst istotny jeszcze, przepraszam, że się tak rozgadałem, ale 10 rozdział dziejów, kiedy Piotr idzie do Korneliusza i przepowiada wydarzenie Jezusa Chrystusa, czyli to, co nazywamy dzisiaj w języku Kościoła kerygmatem. I kiedy Piotr głosi kerygmat, Duch Święty zstępuje na Piotra, na Korneliusza i na cały jego dom. Więc można by powiedzieć, że bierzmowanie przed chrztem nastąpiło tak trochę żartem, ale jednak serio. Znaczy, Piotr pewnie bez tego prowadzenia Ducha Świętego miałby kłopot, czy Korneliusza chrzcić, czy nie, czy wprowadzać go do kościoła, czy nie i w jaki sposób to zrobić. Natomiast Pan Jezus posyłając Ducha Świętego na tego pogańskiego oficera pokazał wyraźnie drogę i Piotrowi, i całemu kościołowi.
co należy dalej czynić? Sakrament bierzmowania to pięćdziesiątnica. Każdy z nas ją przeżywa. Apostołowie do niej się przygotowywali. Jak wyglądać powinno przygotowanie do bierzmowania? W jednych, dla jednych jest to koniec szkoły podstawowej i wtedy uczniowie przeżywają swoją pięćdziesiątnicę. Inni twierdzą, że do tego trzeba dorosnąć, bo w końcu to, jak zwykło się mówić, sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, a więc może w szkole średniej. Kiedy sakrament i jak do niego się dobrze przygotować? Ja może jeszcze jedną rzecz powiem, zaraz do tych pytań wrócę, natomiast pięćdziesiątnica jest i nie jest wydarzeniem jednorazowym. To jest to, co może warto podkreślić. Oczywiście pięćdziesiątnica się wydarzyła raz w życiu apostołów. Ale potem właśnie w tej lekturze dziejów, do której ciągle wracam, apostolskich, raz po raz się pokazuje takie sformułowanie, że na przykład Piotr został napełniony Duchem Świętym. Tak? Znaczy, ten dar pięćdziesiątnicy w człowieku się odradza. Jest też wydarzenie w dziejach zwane małą pięćdziesiątnicą. Więc mała, dużo, w tym określeniu mała pięćdziesiątnica chodzi zapewne właśnie o to, żeby pokazać, jest jakaś jednorazowość, niepowtarzalność pięćdziesiątnicy, ale ona nie jest faktem przeszłym. Pięćdziesiątnica nie może być w naszym życiu faktem przeszłym, minionym, tylko ona musi być faktem, który w nas jest nieustannie odnawiany. Tu już widać, że tak naprawdę summa summarum to nie chodzi o przygotowanie do bierzmowania. I samo to sformułowanie jest dość niebezpieczne. Jeśli przygotowujemy kogoś do bierzmowania, to jest niebezpieczeństwo, że właśnie przygotowujemy go do jakiegoś jednorazowego wydarzenia, po którym on stwierdził już, no dobrze, dostałem to, co miałem dostać, doprowadziliście mnie tam, gdzieście chcieli, no to właściwie teraz moglibyście mi dać spokój. Znaczy, ja mam teraz prawo sobie odpocząć od tych wszystkich kościelnych zabiegów wokół mojej osoby. Ale czy Pan Jezus nie przygotował apostołów do pięćdziesiątnicy? Nie, Pan Jezus przygotował apostołów do tego, by byli Jego uczniami. A pięćdziesiątnica była tego narzędziem. I tak samo jest w naszym życiu i w bierzmowaniu, że potrzebujemy bardzo bierzmowania, ale nie dla samego bierzmowania, tylko do tego, żeby być rzeczywiście uczniami Jezusa. I byłoby dobrze w tej pracy z młodymi ludźmi, czasami ze starszymi ludźmi, bo bierzmowanie można przyjmować w każdym wieku, niekoniecznie przed czy po ósmej klasie. Byłoby dobrze jednak te akcenty właściwie ustawiać, że to nie jest przygotowanie do przyjęcia tylko i wyłącznie sakramentu. No to jest tak, jakbyśmy przygotowali dzieci do przyjęcia pierwszej komunii, a nie do życia Eucharystią w ogóle. No, konsekwencje są potem dramatyczne, tak? Znaczy mamy dzieci, które przystępują do pierwszej komunii, potem na rocznicę do drugiej komunii przystępują, a potem przystąpią do trzeciej przed bierzmowaniem, jeśli ktoś im przypomni, że byłoby dobrze przyjąć ten sakrament. Taka źle ustawiona celowość raczej nie sprzyja, tylko przeszkadza, myślę, w formacji. Więc nie przygotowujmy młodych czy starych do bierzmowania. Tak, jest ważny moment w życiu, kiedy otrzymujemy ten sakrament. Natomiast liczy się to, na ile to przygotowanie i samo przyjęcie tego sakramentu otworzy nas na życie w Duchu Świętym. Tak? To się liczy. No i teraz, gdy chodzi o to, gdzie, kiedy, jak, na to oczywiście nie ma jednej odpowiedzi. Nie ma odpowiedzi jednej w całym Kościele. Więc papież Benedykt XVI na przykład podpowiadał, że może być bierzmowanie udzielane wcześniej niż właśnie pierwsza komunia. Były takie refleksje papieża Benedykta XVI. Dlaczego? No, dlatego, że szczytem sakramentalnego życia człowieka jest przeżywanie Eucharystii. No i osobiście nie miałbym wielkiej ochoty kłócić się z papieżem seniorem na ten temat. Więc idąc za takim rozumieniem sakramentów, niektóre kościoły udzielają tego sakramentu o wiele wcześniej niż my to czynimy w Polsce. Czasami także w imię tego, właśnie żeby
bierzmowanie nie było swoistą metą, po której właśnie człowiek ma ochotę wziąć sobie urlop. Myślę, bardzo ciekawy sposób formowania młodych ludzi do wiary, ale właśnie z tym momentem istotnym, jakim jest bierzmowanie, bardzo ciekawy sposób urodził się w nurcie drogi neokatechumenalnej we Włoszech. On jest już teraz też obecny w Polsce. Archidiecezja warszawska bardzo otwarła się szeroko na taką drogę, mianowicie, że żeby bierzmowanie było udzielane w środku pewnej pracy formacyjnej z młodym człowiekiem, czyli owszem, jest prowadzony do tego bierzmowania przez na przykład 2-3 lata, ale potem po bierzmowaniu jest prowadzone przez jeszcze 2-3 lata. Tak? To bierzmowanie niczego nie kończy. Jest ważnym momentem, ale w pewnej drodze, która jest od początku pokazywana szerzej. Nie? Właśnie nic się nie kończy. I ta formacja na drodze odbywa się w rodzinach. W rodzinach chrześcijańskich, które odkrywają taki dar od Ducha Świętego, że mogą się swoją wiarą podzielić. No i właśnie kilkoro młodych ludzi w takiej konkretnej rodzinie jest prowadzonych zarówno do bierzmowania, jak i po bierzmowaniu. Nieraz mając po raz pierwszy doświadczenie też pięknej, nieraz licznej rodziny, która faktycznie żyje swoją wiarą, a nie przypomina sobie na przykład o swojej wierze wyłącznie z racji na niedzielną Eucharystię, którą trzeba odbyć jako obowiązek, tak? Albo sobie tego w ogóle nie przypomina. To nas prowadzi do takiego kolejnego stwierdzenia. Myślę, że ważniejsze od wieku byłoby pytanie o sposób formowania ku temu sakramentowi. To jest sakrament inicjacji chrześcijańskiej, więc jest związany z przekazem wiary. Więc dlatego nie może być przygotowanie do tego sakramentu zredukowane do tego, co do lekcji religii w szkole. To znaczy, to jest w ogóle dramatyczna pomyłka, gdybyśmy chcieli przygotowywać młodych ludzi do bierzmowania lekcjami religii w szkole. Szkoła, nieraz to podkreślamy, nie jest miejscem przekazu wiary. Szkoła jest miejscem przekazu wiedzy. Oczywiście, że są takie szkoły, sam takie dobrze znam jeszcze z poprzedniego mojego życia, na przykład na Podhalu czy na Orawie, gdzie to są małe szkoły w małych miejscowościach, małych wioskach, gdzie szkoła i kościół są ze sobą tak głęboko zazębione, że trudno jest pokazywać, gdzie by się ten rozdział miał dokonywać, ale normalnie rzecz biorąc, szkoła jest do przekazu wiedzy i wspólnota szkoły nie jest wspólnotą wiary, a wiarę przekazuje wspólnota wiary. Wiary się przekazuje we wspólnocie wiary. Dlatego myślę, że cały nacisk powinien być z naszej strony skierowany na to, by przygotowanie do bierzmowania miało miejsce w parafiach i żeby było jednym z fragmentów rzeczywistej katechezy. Nie nauki religii w szkole, tylko katechezy. Katechezy budowanej, jak nieraz to podkreślał Jan Paweł II, potem po nim też i Benedykt i Franciszek, katechezy, która ma formę katechumenalną. Jeśli katechumenat, to owszem, tam jest przekaz prawdy, jest też przekaz wiedzy, ale wiedzy, która właśnie człowieka od razu formuje. Tu pytamy o to, temu służą na przykład skrutynia w drodze katechumenalnej. Czy człowiek się otwarł na słuchanie Słowa Bożego, co to Słowo z nim robi, czy widać pierwsze owoce w jego życiu, owoce tego, że się otworzył na działanie Boże, na Słowo Boga. To jest potężny temat, który nie tylko pokazuje, że przygotowanie do tego sakramentu inicjacji, jakim jest bierzmowanie, powinno być w parafii, ale też pokazuje, że ono w parafii nie może być
kalką tego, co się dzieje w szkole w ramach nauki religii. Znaczy, to by było jakieś wielkie nieporozumienie, gdyby ta katecheza parafialna była dodatkową lekcją religii na zasadzie wyłącznie przekazu wiedzy i jeszcze potem egzekwowania tej wiedzy w formie takiego czy innego egzaminu. To duża, duża, duża pomyłka. Niezależnie od tego, że oczywiście jakaś wiedza jest potrzebna temu człowiekowi, który jest katechizowany i prowadzony do bierzmowania, ale ona nie jest narzędziem jedynym, bo to wpadniemy w taki schemat myślenia, zdaje się, Sokratesa, który myślał, że jak się człowiekowi wytłumaczy, co to jest cnota, to on już będzie cnotliwy. Nie, niekoniecznie. Wcale nie mówię. Dobrze jest, jak człowiek wie, co to jest cnota, ale od tej wiedzy jeszcze cnotliwym się nie staje. To jest nasze takie dość hura optymistyczne założenie, że od samej wiedzy ludzie się zmieniają. Tak dzisiaj chyba trochę jest, że jeśli katecheza przy parafii, to wręczony katechizm z pytaniami, z których później jest egzamin. Gdyby tak było, jak ksiądz arcybiskup mówi, że ta katecheza byłaby przy parafii, jak ona miałaby wyglądać i kto miałby ją prowadzić, przygotowywać duchowo, formować tych młodych ludzi do bierzmowania, do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej? No, ja mam taką nadzieję, że będą to czynić katechiści, o których powołaniu, misji i posłaniu przypomniał papież Franciszek. Powoli się w Polsce pojawiają szkoły katechistów, ale nie chodzi tylko o samo wykształcenie, chodzi o odkryty charyzmat, chodzi o ludzi, którzy zobaczą siebie w tej misji przekazywania wiary. I to mogą być i osoby świeckie, i duchowne. Znaczy, byłoby bardzo pięknie, gdyby się nasi księża odnaleźli w tej funkcji katechisty, czyli kogoś, kto indywidualnie we wspólnocie prowadzi kogoś do przeżywania wiary. To, co tu jest kluczowe, to jest i co jest właściwie nieosiągalne w kontekście szkolnym, no to jest poprowadzenie człowieka młodego, starszego do osobistej relacji z Panem Jezusem. Tego nie ma. Można o tym opowiadać, tak? Można zrobić cały rok nauki religii w szkole na temat modlitwy i opowiedzieć człowiekowi o wszystkich rodzajach modlitwy, można mu opowiadać i nie wiem, co to jest kontemplacja, co to jest medytacja, a co to jest adoracja, a co to jest uwielbienie, a co to jest modlitwa dziękczynna, a co to jest modlitwa prośby, a przeproszenie za grzechy. Można mu to wszystko opowiedzieć, on nawet może na ten temat wypracowanie napisać. To wcale nie znaczy, że choć na moment zdobył się na taką modlitwę, albo że myśmy go do takiej modlitwy poprowadzili. To nie jest przestrzeń szkoły, tak? To jest przestrzeń wspólnoty wiary, która staje do modlitwy uwielbienia na przykład, albo staje do modlitwy prośby za siebie wzajemnie, albo przeżywa liturgię pokutną i wtedy przeprasza Boga za swoje grzechy. Natomiast to nie jest tylko rzeczywistość do opowiadania, do wyuczenia, właśnie do zaliczenia. Tak? Więc to jest ta najważniejsza różnica, że w katechezie, w procesie katechezy, katechumenatu ostatecznie prowadzimy człowieka do spotkania z Bogiem osobowym, do spotkania z Bogiem, który się objawił w Jezusie Chrystusie, odkrycia Jezusowej Paschy i tego, że pierwszym darem Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego po śmierci jest dar Ducha Świętego, który człowiek otrzymuje. Przychodzi moment bierzmowania, ksiądz biskup przyjeżdża, wszystko jest przygotowane, kończy się obrzęd sakramentu w czasie mszy świętej, wszyscy wracamy do domu i bardzo często po rozmowach z młodymi jest tak, że wracają do domu i zaczyna się normalny wieczór, następny dzień do szkoły, do pracy, rodzice. Jak świętować, jak celebrować ten sakrament w domu, w rodzinie? Wiemy, że po chrzcinach jest uroczysty obiad, świętowanie, tak samo po komunii świętej, a to bierzmowanie jakoś tak nam ucieka, gdzieś po cichu, jakby kolejny sakrament, kolejny etap życia, ale,
ale jakoś tak po cichu. Znaczy, jeśli to oznacza, że bierzmowanie nie jest okazją do kolejnych prezentów i takiej czy innej, w cudzysłowie, imprezy, to może nawet chwała Bogu, ale z tego, o co ksiądz pyta, to podkreśliłbym tę potrzebę wspólnego przeżycia bierzmowania. Wydaje mi się, że to jest coś niesłychanie istotnego, żeby przyjmując sakrament bierzmowania, młody człowiek nie był sam. I ogromnie ważne jest, żeby byli przy nim jego rodzice, żeby byli przy nim jego krewni, żeby byli przy nim jego chrzestni. Dobrze jest o to zadbać nawet w samej liturgii. Jeśli to możliwe, to muszę powiedzieć, że się o to staram w jakiś szczególny sposób. Na przykład dość często jest tak, że katecheci czy katechiści przygotowują jakieś dary, na przykład krzyż, który chcą podarować nowobierzmowanym. To dość często robię tak, jeśli widzę, że są rodzice tych młodych ludzi, że kiedy je pobłogosławię te krzyże, to mówię: weźcie, idźcie teraz do swoich rodziców i niech wam ten krzyż zawieszą na szyi właśnie rodzice. I to jest ogromne przeżycie i dla młodych, i dla ich rodziców. Jakiś taki prosty znak, który pokazuje, no jednakże jest też przekaz wiary, tak, między jednym a drugim pokoleniem. I dobrze jest szukać takich znaków w czasie celebracji. Jest dialog, którym są odnawiane przyrzeczenia chrzcielne. Zawsze, kiedy ten dialog prowadzę, to zwracam się do całego Kościoła. Myślę, że niedopuszczalne jest. Tam jest ważna forma. Każdy mówi za siebie. Ten dialog jest w liczbie pojedynczej, więc każdy i tak odpowiada za siebie samego. Ale byłoby czymś bardzo nie w porządku, gdyby odpowiadającymi byli tylko ci, którzy się przygotowują właśnie, i to jest ostatni moment do bierzmowania. No przecież oni muszą wiedzieć, że wybierają tę swoją wiarę w określonej wspólnocie ludzi. I zwłaszcza dzisiaj, kiedy nasi młodzi na co dzień funkcjonują w środowisku, które wierze przyjazne nie jest. No umówmy się. Dzisiaj funkcjonować, zwłaszcza w szkole średniej, wyraźnie się przyznając do wiary, to może oznaczać zderzenie z jakimś dystansem, z wyjściem, z izolacją. Więc tym bardziej temu człowiekowi młodemu jest potrzebna ta świadomość, że jednak on nie jest sam, nie jest wariatem, nie jest samobójcą, nie jest kimś jedynym. Tylko że wokół niego jest wspólnota ludzi rzeczywista, która go przyjmuje, która go potrzebuje, w której on też potrzebuje, może się odnaleźć w pełni. Więc o to wszystko trzeba zadbać też w czasie samej celebracji. Myślę, że ta ważniejsze jest to, w jaki sposób celebrujemy ten sakrament, od tego, co tam potem dzieje się w domu. Jeśli tu będzie faktyczne przeżycie wspólnotowe, też rodzinne, to rodzina znajdzie sposoby, żeby się jeszcze potem, żeby to przedłużyć świętowaniem domowym. Nie podpowiadałbym już tutaj za wiele, bo to się samo stanie. Sakrament bierzmowania to rodzice chrzestni, przyjaciele, znajomi, ale to także świadek bierzmowania. Kogo wybrać na świadka? Kto powinien być świadkiem bierzmowania? No, warunek jest taki, żeby to była osoba, która też jest bierzmowana. To się różnie dzieje. Ja w ogóle chcę powiedzieć tak, może ku zaskoczeniu czytelników, że ja mam w ogóle wrażenie, że młodzi ludzie są dość dobrze przygotowani do tego bierzmowania. Znaczy, 11 lat bierzmuję. I to jest każdego roku, myślę, jakieś 100-150 takich liturgii. Więc to są tysiące i tysiące młodych ludzi, których dane mi było bierzmować. I po tych 11 latach to chyba na palcach jednej ręki bym mógł policzyć takie
takie doświadczenia, które były mało budujące. Znaczy, miałem takie przekonanie, że albo nie wszyscy, albo większość niekoniecznie wie po co przyszła do tego kościoła. Zasadniczo mam takie doświadczenie, że ci młodzi ludzie są przygotowani lepiej niż było moje pokolenie. Że więcej rozumieją, zachowują większą powagę i myślę, że nawet mają większe oczekiwania co do tego sakramentu niż myśmy mieli. I dlatego i wybór imienia, którego dokonują, i wybór świadków nie jest jakąś pustą formalnością. Oni rzeczywiście się do tego przykładają i jestem dość pewien tego, że świadkami nie zostają przy bierzmowaniu przypadkowi ludzie. Ja bym w ogóle całą tę problematykę ustawiał właśnie na płaszczyźnie pytania, jaka jest nasza kolejna potem propozycja dla tych młodych ludzi nowo bierzmowanych. Bo jeśli oni zostają potem w tym miejscu, do którego żeśmy ich doprowadzili, to w dużej mierze jest to nasza wina. Znaczy, nie dostają potem wyraźnej propozycji zaangażowania się w Kościół. Mówiliśmy o tym, że to jest sakrament, który ma pokazać misję, zadanie. Otwiera na dary Ducha Świętego, a te dary to są jakie? Charyzmaty, działania, posługi. Przecież nie w ten sposób Duch się objawia w człowieku. Ale to by oznaczało, że trzeba stworzyć przestrzeń tym młodym ludziom. Teraz mamy doświadczenie synodu o synodalności. Młodzi, którzy się gdzieś tam angażują w synod, to dość często robią to nawet z takim poczuciem wątpliwości i niewiary. To znaczy, kto tak naprawdę nas będzie słuchał, komu jest potrzebne to, co ja myślę, czy robię w Kościele, tak? Jeśli nie potrafimy młodym pokazać, że poważnie ich traktujemy i z takim przekonaniem to było, zwłaszcza przy synodzie o młodych podkreślane, nie, że są przyszłością Kościoła, tylko że są teraźniejszością Kościoła. Teraz są w Kościele, teraz mogą coś w tym Kościele zrobić. Oczywiście będą mogli też za 20 lat, za 50, jak nas nie będzie, ale także teraz są żywymi członkami Kościoła, nie są tylko przyszłością Kościoła. To jest nieszczęśliwe sformułowanie. Jak im nie otworzymy tej przestrzeni, no to zostają w tym miejscu, takim poczuciu pozornego nasycenia, osiągnięcia pozornej mety. I to jest kłopot, tak? Znaczy, w wielu parafiach nie ma na przykład grup młodzieżowych, nie ma. Oaza jest przeszłością. Oaza, która jest fantastycznym ruchem eklezjalnym, z niesłychaną propozycją formacyjną i dla młodych, i dla starszych. Ale oni nie dostają tej propozycji. Znaczy, właśnie dlatego, że my sobie nie stawiamy pytania, co dalej. I to jest błąd po naszej stronie, a nie po stronie tych młodych ludzi. No to idąc tym tropem, który ksiądz arcybiskup zaproponował, bierzmowanie i co dalej? Wszystko jest dalej. To jest troszkę tak, jak taki sławny film pod tytułem Jezus, oparty na Ewangelii Łukasza, taki film ewangelizacyjny. Pokolenia ten film oglądały, może nawet ksiądz Paweł. Gdzie jest taka scena, kiedy faryzeusze wchodzą do pustego grobu i jeden z nich mówi, teraz wszystko się zaczyna. Właśnie o to idzie. Teraz wszystko się zaczyna. Co dalej? Dalej jest Kościół, który trzeba wziąć na siebie, wziąć za niego odpowiedzialność, znaleźć w nim swoje miejsce. Jest bardzo ważne, żeby doświadczenie sakramentalne stało się też doświadczeniem egzystencjalnym. Tak? To znaczy, tu się pojawia takie pojęcie, które z którym nie wszyscy są może zżyci czy familiarni, a papież Franciszek mówi, że byłoby dobrze, gdyby to było doświadczenie każdego w Kościele, znaczy chrztu w Duchu Świętym. Tak, otrzymałem Ducha Świętego, tylko pytanie jest, czy ja o tym wiem? Ja mam Ducha Świętego, ale On mnie ma. Ale On mnie ma. W jakim sensie On mnie ma? Co On może ze mną zrobić?
w jakim sensie ja jestem do jego dyspozycji. I ten ciąg dalszy to jest właśnie to, doświadczenie bycia poddanym duchowi, a duch już ma swoje, duch jest bardzo, ale to bardzo pomysłowy. Też jest symfoniczny, więc potrafi poprowadzić ludzi nie tylko w osobistym zaangażowaniu, ale też w budowaniu wspólnoty. Żeby było to, co dalej, musi być także pewne otwarcie, o czym ksiądz arcybiskup powiedział. Od księży możemy często usłyszeć, że do bierzmowania młodzi przychodzą, bo muszą mieć podpis, przychodzą, przygotowują się duchowo. Jest bierzmowanie, a po bierzmowaniu, no i tu ukuło się takie powiedzenie, że sakrament bierzmowania to jest sakrament rozstania się młodych z Kościołem. Co ksiądz arcybiskup na to? No, to znaczy, przede wszystkim, jeśli by tak było, to pytanie jest następne, czyja wina? I wtedy śmiem twierdzić, że wszystkich, ale nie tych młodych. Wszystkich, ale nie tych młodych. Jeśli, zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy my młodym trochę nakładamy to bierzmowanie jako coś obowiązkowego, a tak trochę jest, czy to jest rodzina, czy to są księża, tak w sposób pokazujemy, no właśnie, nie będziesz bierzmowany, no to nie będziesz mógł być ojcem, matką chrzestną, to nie będziesz mógł być świadkiem dla kogoś. Niektórzy, nadużywając kościelnego prawa, mówią, a to nie będziesz mógł zawrzeć małżeństwa chrześcijańskiego, co jest nieprawdą. No, co nie zmienia faktu, że wielu z nas używa tego argumentu i to jest rodzaj manipulacji młodymi ludźmi. Ale jeśli już w ogóle wytwarzać taki nacisk i mówić o czymś w kategoriach obowiązku, to jest ogromna odpowiedzialność, co potem dalej z tym robisz. Jeśli ściągasz kogoś wręcz pod jakimś tam, może nie fizycznym, ale moralnym przymusem, to, co mu potem konsekwentnie proponujesz, musi być na najwyższym poziomie każdym, i duchowym, i kulturalnym, i każdym edukacyjnym. To nie może być tak, że najpierw każemy młodym ludziom przyjść obowiązkowo, a potem mówimy, no coś z nimi zrobimy. To lepiej było ich nie wołać w ogóle. Jeśli to by było tak, jak właśnie wielu twierdzi, bierzmowanie sakramentem pożegnania z Kościołem, to trzeba się pytać, jaki to jest Kościół, z którym młodzi chcą się pożegnać po sakramencie, po przyjęciu sakramentu bierzmowania. Co to jest za Kościół? Jakim się ten Kościół pokazał tym młodym ludziom, skoro są gotowi go porzucić? Tu jest wiele, wiele pytań i myślę, że przy tej okazji sakramentu bierzmowania jest wiele takich uproszczonych sądów. Młodzi są ludźmi z reguły radykalnymi, z reguły otwartymi na raczej wyżej postawioną poprzeczkę niż obniżoną. Są wyczuleni na każdy rodzaj nieprawdy i jakiejś tam dwulicowości, aktorstwa. Myślę, że wiele rzeczy młodzi odkrywają, są krytyczni, no ale takie jest ich prawo. No kiedy człowiek będzie krytyczny, jak nie wtedy, kiedy ma lat 16? Są zbuntowani, no ale kiedy mają być zbuntowani? To co, ma się buntować 35-latek, robić z siebie wariata? Wtedy jest czas na bunt. I głupi ten dorosły, co się da temu buntowi zwieść i uważa to za wrogość. Nie ma wrogości. Jest, jaka jest wśród młodych niejednokrotnie ofiarność, jakie na przykład, jaki akces zgłaszany przez młodych do różnych form wolontariatu. Więc więcej otwartości po naszej stronie. A już na pewno właśnie w sytuacji takiej znikających młodych, to zamiast pytać, co to z tymi młodymi się dzieje, to zapytajmy się, co od nas dostali. No. Kończąc, ostatnie pytanie, księże arcybiskupie, jak ksiądz arcybiskup przeżywa, od 11 lat usłyszeliśmy, bierzmuje, jak ksiądz arcybiskup przeżywa każde bierzmowanie? Jako wydarzenie, znaczy,
patrzę na młodych najpierw, w jaki sposób słuchają homilii. Bo zawsze mam takie przekonanie, nie zawiodłem się nigdy, że jest słowo, które prowadzi do tej celebracji. Czasami też może warto jest niektóre gesty objaśnić. I też wtedy widzę, jak uwaga natychmiast skacze w górę, kiedy są objaśniane gesty. Dlaczego biskup im kładzie rękę na głowę? A co tak naprawdę oznacza ten olej? Ale doświadczenie mam takie, nazwałbym to wprost radosne. To znaczy, ja widzę, zawsze to widziałem bierzmując, że problemy nie rodzą się w trakcie bierzmowania. Znaczy, ci ludzie są przygotowani, są otwarci na działanie Ducha Świętego. W końcu dzisiaj naprawdę też nikt ich nie zmusza. To nie jest już tak. Są, bo chcą, więc sam ten moment z reguły jest bardzo piękny. I tym bardziej się pojawia to pytanie, co potem.